Tak się składa, że przed paroma dniami jeden z dziennikarzy wrocławskich zadał mi pytanie, gdyby pan musiał wyjechać z Wrocławia, ale miał pan możliwość wyboru jakiegoś miasta, to odpowiedziałem mu, że do Tarnowskich Gór bym nie wrócił, a więc do swoich rodzinnych stron, byłby mnie melancholia zżarła, bo już nie ma rodziców, znajomi z dzieciństwa, ludzie często ułomni, bardzo, bardzo starzy, na wózkach inwalidzkich. Chyba by mnie melancholia zżarła, więc bym do Tarnowskich Gór wrócić nie chciał. Ale gdybym miał możliwość wyboru, to bym wrócił do mojej trzeciej miłości. Wrocław, Tarnowskie Góry, to moją trzecią miłością jest Opole i w ogóle Opolszczyzna. To moje trzecie miasto. Tak się składa, że tuż po wojnie moją pierwszą nianią w Tarnowskich Górach była Katarzyna Przybyła jeszcze, ona wtedy była Kejtą Pribillą spod Góry Świętej Anny. Ja jako taki bajtel zupełnie mały, 2-3-letni, słyszałem gwarę opolską. Pamiętam, jak mi ta Kejta śpiewała Bestam cisowską wieś, co się tam nachodził do mojej lubej na wieś. Pamiętam to jak dziś, choć to było 65 lat temu. Ja oczywiście już później jako językoznawca, zobaczyłem, jako człowiek już dorosły, że Opolszczyzna wśród wszystkich terenów śląskich zajmuje pod względem językowym miejsce wyjątkowe, że tam konsekwentnie utrzymuje się XIV-wieczne anosowe, właśnie to an, które słyszałem w śpiewie Kejty, mojej pierwszej niani, Bestam cisowską wieś, prawda? Że tam nawet miejscowość może się nazywać Rzędowice oficjalnie, a i tak wszyscy mówią o Rzędowicach. Pamiętam kiedyś taką podróż do Kędzierzyna, byłem taki dosyć nieznośny w tym pociągu, jakaś taka ślązaczka opolska miała ochotę mnie tam trochę podpieszczać, a ja wystawiłem do niej swoje 3- czy 4-letnie pazurki, ale ja to słyszę jak gdzieś z Necku, to by się tak drąpał. Takie też klasyczne, chciałoby się powiedzieć, jeśli chodzi o fonetykę, wypowiedzenie. Pamiętam najstarszego taksówkarza tarnogórskiego, nazywał się Malcher, który zawsze powtarzał, jak gdzieś tam nas z rodzicami wiózł, że on pochodzi z Opolszczyzny i że tam są ludzie nadzwyczajnie dobrzy. Także wiem, że to powiedzenie pana Malchra, że na Opolszczyźnie są ludzie nadzwyczajnie dobrzy, ono w kręgu moich znajomych zrobiło karierę. Więc to są takie bardzo, bardzo ciepłe wspomnienia związane z Opolszczyzną, z językiem Opolszczyzny. No a potem były studia we Wrocławiu, ale Opole zawsze blisko, Opole zawsze po drodze do Tarnowskich Gór, a po 4 roku studiów i obóz wojskowy w Opolu na Szczepanowicach w jednostce wojskowej 1607, pamiętam to jak dziś. A potem po doktoracie profesor Henryk Borek zaproponował mi w roku akademickim 74-75 sporo wykładów i zajęć na Uniwersytecie Opolskim. A potem przyszedł wzruszający dla mnie czas otrzymania w roku 2006 doktoratu honoris causa tegoż Uniwersytetu Opolskiego. Więc powiadam, te związki uczuciowe z Opolem, z Opolszczyzną jakże bliskie. Bardzo wielka rodzina w Kędzierzynie, więc wakacje w Kędzierzynie od lat 40. ubiegłego wieku. Raj już nie pamięta tego, bo się urodził parę lat później, że jak byłem w 49. roku, to cały Kędzierzyn był podminowany, bo jakieś miejskie megafony donosiły, że las się zapalił w Sławięcicach. Więc ja tym uchem 3-latka bardzo wszystko przeżywałem. A potem przyszedł czas konkursów. Pogodomy po naszemu, czyli po śląsku. Redaktorka rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, Maria Pańczyk-Poździej, dzisiaj wicemarszałek Senatu,
ten piękny konkurs zorganizowała i ja od samego początku jestem w jego jury wraz z profesor Dorotą Simonides, z Kazimierzem Kucem. Dzisiaj już Kazimierza Kuca nie ma wśród nas jurorów, ale jest albo profesor Daniel Kadłubiec z Zaolzia, albo ksiądz profesor Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego. I proszę sobie wyobrazić, że pewnego razu, to było gdzieś na początku XXI wieku, Marysia Pańczyk mówi, że mamy dzisiaj niezwykłych gości na naszym konkursie. Przyjechali tutaj na finał Polacy, Ślązacy z Teksasu pod wodzą księdza prałata Franciszka Kurzaja. To było coś nieprawdopodobnego. Najpierw Franciszek Kurzaj wzruszył mnie do łez, kiedy wykrzyknął do Gerarda Cieślika, który został wtedy honorowym Ślązakiem roku. On, ksiądz, ja to niedawno przypomniałem, wykrzyknął: Panie Gerardzie, Pan był dla nas, nie waham się tego powiedzieć, Bogiem. To był miód, nomen omen, na moje miotkowe serce, dlatego że no też tak Gerarda Cieślika jako bajtel traktowałem i do końca był on moją największą miłością sportową. Więc zaczęło się przez Gerarda Cieślika już to jakieś wielkie zbratanie uczuciowe z księdzem prałatem Franciszkiem Kurzajem i jego ludźmi, i jego parafianami. A później oni weszli na scenę i najodważniejsza z nich zaczęła mówić przepiękną staropolszczyzną, gwarą Śląska Opolskiego. Ci ludzie to wszyscy potomkowie tych, którzy za franciszkaninem moczy gębą z Płużnicy wyjechali tam do Teksasu i tam sobie życie społeczne, gospodarcze organizowali i utrzymali do dziś w stanie krystalicznym tę swoją piękną, staropolską, śląską gwarę. I mówi ta właśnie najodważniejsza z nich, która w imieniu wszystkich przemawiała: Słuchajcie, ludkowie, my, ja może będę mówił teraz bardziej gwarą górnośląską niż opolską, ona jest jednak mi bliższa w sensie autentyzmu fonetycznego. My całki czas gadali o sobie, że my są Poloki. Całki czas. I tak jest do dziś. Przyjechał do nas ksiądz Kurzaj i nam jeszcze powiedział niejako dodatkowo, że my są Poloki Ślązoki, bo my są potomkami tych, którzy za ojcem czy z ojcem moczy gębą franciszkaninem tam do Teksasu pojechali. Pomyślałem sobie, to jest coś nieprawdopodobnego. Koniec XIV wieku, formalnie ziemia śląska od Polski odpada, jest częścią Czech, potem monarchii habsburskiej, potem Prus, wraca opolszczyzna do Polski w 1945 roku, a oni w połowie XIX wieku, czyli przeszło 400 lat po tym formalnym odłączeniu Śląska od Polski, jadą do Ameryki ze świadomością językową, etniczną polskości i przechowują to do dnia dzisiejszego, tam w Ameryce. Jaka to była ważna wypowiedź, do której wracam nieustannie, do której wraca nieustannie moja tarnogórska sąsiadka i stara przyjaciółka Maria Pańczyk, wicemarszałek Senatu. Wracamy w dyskusjach o Śląsku. Śląsk jest ciągle ziemią do końca niezrozumianą w Polsce. Ja nie zapomnę rozmaitych epizodów swojego życia pokazujących to niezrozumienie, a jednocześnie pokazujących, jak ludzie nieznający realiów tej ziemi, jakie przeżywali cudowne chwile wzruszenia, kiedy na Śląsk czy na Opolszczyznę przyjechali. Nie zapomnę, w pierwszych latach ojczyzny polszczyzny dostałem taki list od emerytowanej nauczycielki z Bytomia, która w 1945 roku jechała na Opolszczyznę jako młoda nauczycielka razem ze swoim ojcem,
który obejmował w tej miejscowości na Opolszczyźnie, tylko już nie pamiętam w której, stanowisko kierownika szkoły. I zwierza mi się ta emerytowana bytomska nauczycielka, że jechała na tę Opolszczyznę przekonana, że ona tam nie usłyszy języka polskiego, no bo na mapie były to Niemcy, prawda, do 1945 roku. No więc z drżeniem serca wchodzi do klasy na pierwszą lekcję, jak ona się tu z dziećmi teraz będzie porozumiewać. Pokazuje im jakiś obrazek psa, który trzyma w pysku kość, a jakiś 7-8-letni chłopczyk mówi staropolszczyzną, że ten pies dzierży w mordzie czy w pysku kość. Dzierży. Usłyszała to dzierży i rozpłakała się. Bo zobaczyła na Opolszczyźnie, powiadam, no nie tylko polszczyznę, ale w ogóle staropolszczyznę. Staropolszczyznę i to w kształcie krystalicznym. Dlatego, kiedy nasze i moje w tej chwili myśli ogarniają sytuację językową na Śląsku, Cieszyńskim, Górnym, Opolskim, moja myśl zawsze tam do Panny Marii w Teksasie biegnie, bo wiem, że tam pod duchowym przewodnictwem księdza prałata Franciszka Kurzaja ta piękna staropolszczyzna, opolszczyzna językowa żyje i mam nadzieję, że żyć będzie. I to jest jakaś piękna językowa polska, śląska enklawa w świecie. I chwała tym wszystkim ludziom, którzy na tę pełnię kulturowo-językową tej enklawy polskości, śląskości pracują.